Moim gościem jest Witold Tkaczyk, wydawnictwo Zinzin Press. Dzień dobry. Witam, cześć, dzień dobry. Na początku właśnie ku gwoli informacji, czym jest wydawnictwo Zinzin Press, czym się zajmujecie, jaki jest wasz charakter, jaką lukę wypełniacie na rynku komiksowym? No, o tej pory czym nie jest, no. Dobrze, tak, jest wydawnictwem komiksowym, wydawnictwem od lat komiksowym, 22 lata minęły 1 kwietnia, a to już od kiedy wydawnictwo istnieje, oczywiście tak. Na początku magazyn komiksów Akuku, a od końca lat 90. komiksy historyczne, zaczął się od takiego żartu Tygrysek, nie wiem, czy ktoś pamięta, troszeczkę taki, to jest o takich czterech pancernych, ale niemieckich czterech pancernych, hitlerowskich, musimy powiedzieć, niemieckich. I potem komiksy fantastyczne, fantasy, ale tak naprawdę od 2005 roku, właściwie czwartego, piątego, bo pierwszy był taki komiks, który właściwie wiązał się z historią, czyli Achtung Zelig, druga wojna, a 2005 rok to komiks o Solidarności, cztery takie skromne nowelki w zeszytowym wydaniu na 25-lecie powstania Związku. No i potem już poszło z górki, zaczęliśmy od tematów PRL-owskich, Poznański Czerwiec 56, Kopalnia Wujek, potem przyszły inne, Kopalnia Piast, komiksy wojenne, drugie wydanie Westerplatte, Odwana Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września, a ostatnio właściwie te czasy powojenne, trudne czasy właściwie instalowania się władzy komunistycznej w Polsce. No a po prostu koszmarny okres i koszmarni ludzie z tamtej właśnie strony sowieckiej. No i przeciwko nim tak zwani żołnierze wyklęci, czyli żołnierze, którzy zostali w podziemiu i przeciwstawili się tak zwanej tej drugiej okupacji, tej okupacji sowieckiej, w zasadzie w beznadziejnej walce, bo opuszczeni przez, zapomniani przez aliantów, a jednak no tak do końca właściwie realizujący ten swój ideał patrioty i walkę o wolność Polski. Dopiero teraz tak naprawdę możemy o nich w miarę spokojnie, swobodnie pisać. Cały czas się znajdują groby, cały czas znajdują się ci żołnierze w takich bezmiennych mogiłach, ponieważ tak byli właśnie mordowani i tak byli zakopywani przez komunistów, przez Sowietów. I no i ta historia jakby rzeczywiście, tak jak w przypadku Franczaka, to nawet historia zahacza o czasy najnowsze, bo jego czaszka, jego głowa się znalazła no dosłownie 2 lata temu. A jakie sukcesy? Jakie byś komiksy wyróżnił, jeśli chodzi o publikacje z Zinzin Press, które się tak właśnie mocno wpisały na rynku polskim? No, wpisało się do tych komiksów. Komiks o Solidarności, który wydaliśmy właściwie dzięki pomysłowi Macieja Jasińskiego, którego nikt się nie chciał podjąć wydania. On chodził po różnych wydawcach, instytucjach. Myśmy go wydali i to był wielki hit i wielki szum medialny. Tam napisał, Lech Wałęsa napisał wstęp do tego komiksu i dzięki temu też troszkę tego szumu tutaj się zrobiło. Także to był taki pierwszy komiks, już taki, że tak powiem, no już na poważnie tam poszło, że się z dużym nakładem, ponad 6 tysięcy sprzedanym nakładem. I tak na komiks to w ogóle kosmos. Tak. No potem... Tutaj warto przypomnieć, tak, że właśnie, że w Polsce te nakłady komiksów rzadko wychodzą ponad 1000 egzemplarzy, a tutaj 6 tysięcy to jest naprawdę... Tak, komiks o Poznańskim Czerwcu też miał taki nakład. Pozostałe komiksy miały około 2 do 3 tysięcy nakładu. Zresztą to jest zresztą ewenement na rynku komiksowym. My chyba jesteśmy jedynym wydawcą, który podaje w ogóle nakłady komiksów. Nie wstydzimy się tego. Inni jakby bardziej podchodzą do tego, mimo że jest wymóg taki, żeby podawać w publikacjach nakłady, to jakoś nie kłapią się do tego. Ciekawy bym był, jakie to są nakłady tych komiksów, bo rzeczywiście na ogół są to mizerne po prostu liczby, ale no, oczywiście są i większe, ale no, chciałoby się porównać. Nie jakby ta informacja jakby jest, no, powinna być podawana. Ja na pewno bym wyróżnił Achtung Zelig, ponieważ tutaj tak. Ciekawostka. 4 tysiące nakładów. 4 tysiące nakładów.
ale była taka stworzona, jest stworzona taka lista 1001 komiksów, które należy przeczytać przed śmiercią. Tam, jeśli dobrze pamiętam, Radosław Bolałek z wydawnictwa Hanami pomagał uzupełnić tą listę. I tam znalazły się dwa polskie komiksy. Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie na pewno ten komiks Baranowskiego i Achtung Zelig. Więc... Tak, to jest nasz komiks. Oczywiście no, pierwsze wydanie było z Kulturą Gniewu, drugie wydanie już było samodzielne z Indie Press. One się różnią okładką? Troszeczkę się różnią, tak. Różnią się takimi, do bacznego obserwatora jest tam parę takich delikatnych różnic, zarówno na okładce, jak i w środku. Oczy tam, kota, tak? Bo tam jest mnóstwo kotów na tak, drzewie. Tak, a generalnie tam jest taki orzeł, który, czy ptak, który tam leci i on na drugim wydaniu leci w drugą stronę. Tak? to już jakby sami autorzy. Ale są drobne takie różnice, rzeczywiście. Typografia troszeczkę się zmieniła i takie delikatne w środku dla wytrwałego, dociekliwego czytelnika to można to odkryć. No i ciekawa sprawa, że ten komiks się ukazał rok później w wydawnictwie, dużym wydawnictwie Casterman we Francji. To już nie była zasługa nasza, ale była to zasługa pana Grzegorza Rosińskiego, który tam skontaktował autorów z wydawcą i wydawca wydał ten komiks w wersji kolorowej. Co ciekawe, właśnie przez Grażynę Kasprzak pokolorowany został. Pani Grażyna Kasprzak, czyli żona pana Kasprzaka, też znanego twórcę komiksów, a Grzegorz Rosiński to rysownik Torgala. Więc tutaj cały czas te wszystkie nazwiska są ze sobą połączone. No ja bym jeszcze na pewno chciał wyróżnić dwa komiksy z Inzim Press, które zrobiły no niesamowite wrażenie i wydaje mi się, że one jakby wskazały pewien nurt, w jakim mogłyby iść komiksy historyczne, czyli Obrona Westerplatte oraz Obrona Poczty Gdańskiej, ponieważ tam w formie komiksu jest zrelacjonowane krok po kroku, minuta po minucie, pieczołowicie udokumentowane wszystkie wydarzenia, które właśnie miały miejsce na Westerplatte oraz w czasie obrony Poczty Gdańskiej. Tak, to jest taka rekonstrukcja komiksowa, generalnie bardzo szczegółowa. No, Westerplatte ma 100 stron komiksu. Poczta Polska, jako że obrona trwała też kilka godzin, tak naprawdę kilkanaście godzin, jest komiksem 30-kilkustronicowym. Ale faktycznie jest tam autor scenariusza, czyli Mariusz Wójtowicz, jest tam takim bardzo dokładnym, wnikliwym badaczem i ten komiks może służyć faktycznie, oba te komiksy, jako materiał też źródłowy do badań nad tymi wydarzeniami, no co jest dosyć nietypowe jak dla komiksu, ale się zdarza i myślę, że nasze komiksy też się jakby w to wpisują. Staramy się tam oczywiście fabułę uatrakcyjniać. To znaczy trudno w zasadzie uatrakcyjniać fabułę, która jest no, dramatyczna, bo te wydarzenia tak naprawdę odzwierciedlone jeden do jeden są tak dramatyczne, że trudno jakby scenarzyście jakby przeskoczyć ten poziom dramatyzmu. Ale w naszych komiksach oczywiście staramy się tam, gdzie są pewne niejasne rzeczy, czy niewyjaśnione, nieznane, dopisywać wątki literackie, ale po prostu na bardzo prawdopodobnych zasadach.